po wielu latach oczekiwań, wielu miesiącach i negocjacji, rozmów i starań wielu osób i ze strony władz Warszawy, ze strony Zarządu Transportu Miejskiego, jak również ze strony miasta Marki, udało się właśnie od wczoraj, oficjalnie, od dzisiaj symbolicznie, przyłączyć Marki do pierwszej strefy biletowej. Jakie to są korzyści dla mieszkańców Marek? To chyba każdy, kto porusza się codziennie autobusami, wie, że mówimy tutaj praktycznie o 50% zniżce na bilety, czyli bardzo wymierne oszczędności dla mieszkańców Marek. Bardzo liczymy, że dzięki temu, dzięki temu zabiegowi, jakim jest przyłączenie Marek do pierwszej strefy biletowej, właśnie więcej osób skorzysta i codziennie będzie korzystać z komunikacji miejskiej, zostawi samochody w domu, przesiądzie się w autobusy. Ja zdaję sobie sprawę, że to, co się dzieje na Alei Piłsudskiego, dla wszystkich Państwa jest oczywiste, czyli korki, ale tak jak już dzisiaj to było powiedziane, niedługo, czyli za rok, dla nas to jest niedługo, bo czekaliśmy też wiele lat, będzie obwodnica, gdzie ten ruch, który dzisiaj tutaj widzimy za nami, zmniejszy się radykalnie do 60-70 tysięcy na dobę, mówimy o 20-15 tysiącach samochodów, więc ruch komunikacji miejskiej w Barkach będzie i wygodniejszy, a od dzisiaj tańszy. Szanowni Państwo, to jest pierwszy krok, który zrobiliśmy, jeśli chodzi o rozwój komunikacji w Barkach. Wprowadzając pierwszą strefę, planujemy kolejne ruchy, a mając tak dobrych partnerów, jak jest Zarząd Transportu Miejskiego, przepraszam, i Miasto Stołeczne Warszawa, wierzę, że uda nam się również linie boczne na bocznych ulicach, tam gdzie dopiero powstają te drogi, wprowadzić. Liczymy bardzo w porozumieniu tutaj z Panią Prezydent, jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie okazja porozmawiać również o tramwaju, który za chwilę pojawi się na Białołęce i chcielibyśmy, a jest zabezpieczony teren po to, że również ta kolej, przepraszam, ten transport szynowy, jakim jest tramwaj, również pojawił się w Markach, żeby jeszcze wygodniej, jeszcze szybciej do Warszawy się przemieszczać. No bo nie jest tutaj miejsce, że dla mieszkańców Marek właśnie Warszawa to jest główne miejsce pracy, główne miejsce szkoły, jak również można powiedzieć trochę ku naszemu zmartwieniu, ale staramy się, żeby trochę to odwrócić, miejsce na rekreację i wypoczynek, ale staramy się, żeby miasto Marki też było konkurencyjne, żeby można było też z tych atrakcji, które w Markach korzystać. Ale jeżeli ktoś już wybierze Warszawę, żeby mógł podróżować szybciej, wygodniej i od wczoraj taniej. Szanowni Państwo, za chwilę poproszę Panią Dyrektor, Panią Prezydent o symboliczne złożenie podpisu na tym bilecie, żebyśmy mieli taką już wspaniałą pamiątkę z dzisiejszego spotkania, jak również wszystkich Państwa. Natomiast jeszcze jeden drobny element, miałem okazję już z moim zastępcą Stefanem Ostaszem dziękować ZTM-ie za pierwszą strefę. Chciałbym jeszcze Pani Prezydent symbolicznie na Pani ręce złożyć podziękowania dla wszystkich osób, które miały udział w tym, jak ja powiedziałem, sukcesie naszej wspólnej, czyli wchodzenie Marek do pierwszej strefy. Ja usłyszałam jedną bardzo ważną deklarację, że może trzeba taki mały film z panem burmistrzem, a mianowicie byłoby znakomicie, panie burmistrzu, żeby przy okazji pamiętać też o nawet najprostszych, najziemnych formach parkingu w ramach parku w gminach sąsiednich, po to, żeby zachęcać mieszkańców do pozostawiania samochodów na przykład na tej pętli, jeżeli będzie taka możliwość, najmniejsza. To już jest bardzo dużo, bo to jest o tyle mniej samochodów na ulicach i to ruch za drugi. Ja już odpowiadam Pani Prezydent, ten ruch już zrobiliśmy, tak jak powiedziałem. Staramy się planować kompleksowo, jeśli chodzi o miasto, Marki, ale w połączeniu z Warszawą, no bo to jest nieodłączny element. Właśnie w tym miejscu, w którym Pani powiedziała, jest zaplanowany, złożony jest wniosek w ramach BIT-u o dofinansowanie parku Jedź na 60 samochodów, a drugi taki parking też planujemy niedaleko urzędu, też będzie kolejny węzeł przesiadkowy, łącznie z samochodami, z rowerami, żeby ten ruch i autobusowy, czyli komunikacji miejskiej, jak również rowerowy, można było wprowadzić, marzy nam się rower miejski. Myślę, że jesteśmy w stanie to wprowadzić, więc te wszystkie elementy, które, tak jak mówię, już się dzieją, są zaprojektowane, mało tego, złożone wnioski o dofinansowanie. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie, w przeciągu roku, dwóch lat, w Markach powstanie. Dziękuję bardzo. Najszybciej uzgodniona inwestycja świata. Proszę Państwa, a Państwo jesteście tego świadkiem. Mamy kolik, zapraszamy Pani Prezydent.
Kika, zrobiłaś ci widzę księdze. Cześć, na wodę zapraszamy. Nie, nie, nie.